No, witajcie u Beci w kuchni. Zostałem dopuszczony. Becia mnie dopuściła. Co tej rybce jest? Ta ma opacz, łuski. Muszę ją widzieć. No, ale lipa. No. A co to za ryba? To jest... morszczuk. Morszczuk australijski. Patrzcie ludzie, no. Z łuskami sprzedają. Trudno to się weźmie tam. Poszukaj mi tej skrobaczki tamskie w tej szufladzie. No to ja nie mogę, bo jestem kinooperator. Kinooperator szuka skrobaczki. Co tam filmuj, szuflada i szuka. Ja się nie znam. Aż się skaleczyłem. Mówiłem, że się skaleczę. Nic takiego nie mówiłeś. No. Jest nagrane. I powiem teraz do was po angielsku. It is. Gdzie? Tu będzie sobie ten. Po plecach sobie skrobię. I te wszystkie te różne. Tam. Dobra, będą rybki. Co to będzie? No, różne te rybki. Co? Karmazyn widzę. Tak, a to jest, nie wiem, następna jakaś tam rybka. Ja zawsze kupię to, co jest trochę przycenione i pójdę do piekarnika. Wszystkie rybki mają taram, taram. I chcę, żeby tobie wycięli. No, gdzieś nic nie powiedziałem. No, ale się skoleczyłem, teraz umrę. Dziubnąłem się. Ale ja zawsze tak mam. Co bym nie robił, to zawsze sobie coś zrobię, nie? No. A nasze orzechy, to są orzechy laskowe, których nie da rady deptać. Co nie? Mhm. Bo to są laskowe, a nie włoskie. Włoskie a to nie, my wiemy. Nie, to tylko gdzie nie, gdzie. Nie doskrobali po prostu chyba, no. No tak, no. Nie doskrobali. A i z tą Becią to są same problemy. Tak? Ale pada i pada. Nie lubię skrobać w domu, bo... Cały czas pada, bo wszędzie fruwają, nie? Tak, no musiałabym wziąć teraz worek i worku po prostu skrobać. Dać ci worek? Tak, worek mi da. No, jeszcze, ale fruwają. No, a jeszcze ogórki przecież robię. Ja się fajnie skrobię, bo ta skrobaczka jest ekstra. Polecamy sklep wędkarski najbliższy. Tak. Skrobaczka do ryb. Bo to jest praktycznie skrobaczka do koni. No, ale ona jest ekstra. Już kiedyś promowana. Promowała. No, polecałam. Bo to... Miałem kiedyś dwie, ale jedna gdzieś została na rybę. Na rybę. Ale ona jest tak fajna. Jak ja? I ona jest niedroga. Nie wiem, ona 5 zł. No. Kosztuje 8. W zwykłym sklepie by kosztowała stychę. A w wędkarskim jest tańsza. No i już. Ale Becia widzę, wsuwa swoją kapustę. No, ale dobra jest, co nie? No, nawet ja jem. No i to dzisiaj będzie do rybki właśnie kapusta. O, pokaż tam. Kapustka już no, się kapusta. Zrobiła. A dzisiaj będę, o tutaj zobacz. A tu? Słuchajcie, są jeszcze ogórki, będę robić takie trzydniowe, później kiszone. Bo ogórki w Biedronce były po 6-7 zł? Mhm. 7. A pół kilo ogórków, a nie chcę jeszcze brać tych z piwnicy. Bo jak zobaczyłam, że są jeszcze takie, to co, to te piwnice no. Będą na później. A kto tu przyszedł? Fruzia? A pół kilo ogórków kiszonych w tej torebce takiej tej, nie wiem, w Kauflandzie czy tu w Biedronce? No. 7 czy 8 zł. Powariowali chyba. Fruzia uciekła jak zwykle. Powariowali z tym cenami, nie? No ja mówię nie. Jak jest za 7 zł kilogram ogórków, to ja sobie zrobię sama. Ogóreczki. Wszystko sobie robisz sama. Tak, sama sobie wszystko. Piekarnik się już rozgrzewa. Becia dalej ślepa. Tak, jeszcze mi okularów nie ten. Nie naprawili. Nie zrobili. To, bo oglądam też taki, słuchajcie, fajny kanał. Jeżeli macie ochotę, to zajrzyjcie, jeżeli nie, to nie. Albert z lasu. No i co? Albert, no. I co mu jest? On ma kanał, on pokazuje swoich zwierzaczkach, o tych kurkach, o tym bocianku. O, cicho, bo Majcia przyszła. O bocianku,
o królikach. Ja lubię takie lajcowe kanały, gdzie gdzie człowiek po prostu miło spędza czas. O. No. Tam nie ma o polityce, o niczym. No. Taki fajny gościu opowiada sobie, pokazuje swoje gospodarstwo. Mi to się bardzo podoba i ja po prostu, ja takie kanały lubię. Wszystkie dam razem, co nie? Majka wącha borywkę sobie i dlatego przyszła. A później dostanie. No. Dlatego każdy mówi, że my tak dużo rybę. U nas jest chętnych na rybę dużo. No, u nas Majka wciąga rybkę. A Bartoś to jest dziwny, nie? Bo Bartoś tylko gotowane piersi. Tak. I mielonkę z Biedronki. Mielonkę z Biedronki. I uwielbia wylizywać puszczy po pierogach. No i patrzcie, widzicie? Papier do pieczenia. No, teraz klas, go zwijam. I deska jest czysta. Nie ma zapachu. Ryby. Ryby. Tak. I tu coś dodasz? Tak, dodam jeszcze taką mam przyprawę. Widzę, że mam taką przyprawę od Pstrąga. Jeszcze mi została. O, taka z koperkiem. I masło oczywiście. Dałam już soli, masło. A później już tak przyprawę to nie, to... Jakbym nie miała tej, to też bym dała trochę koperku, trochę pieprzu. No widzę, Majcia wmuciła wszystko. Tak? Trzecie podejście do miski. I masełka. Masełko musi być. Musi być masełko? Tak. Później nawet to masełko jest tak dobre, że nawet tą rybę... A gdzie ja mam masło? A tu, dobra. Nie, to nie jest masło. A jak ja mam w zamrażarce masło? No, widzicie, lipa. A mówicie, że jestem skromny, bo mówię tylko król Artur. No kiedyś byłem księciem, nie? Ja pierniczę. Król Artur i moja Beatrice. Becia nie ma masła. Becia ma masło, tylko ma masło w tym. W zamrażarce. W zamrażarce. Czekaj, jeszcze tu zobaczę. A tu nie ma też? Nie ma. A nie chcę dawać, mam klarowane, ale nie chcę klarowanego dawać. No bo to inny smak, co nie? Tak, inny smak, to bardziej do pieczenia klarowane. No trudno. No. Wyciągamy masło z zamrażarki. Takie rybki. Ja zawsze masło kupuję, bo my masło używamy. O! Masło to jest masło. Tylko o! No trochę takie twardawe. Spróbuję przykroić, bo damy tylko kosteczki. Dać i już. Także ale ty masz sprzęta do krojenia, nie? Czy nie? O, Friskas! Friskas! Zobaczymy. Friskas to jest chyba dla kotów. Karma. Okay. Za tego zamknę. Na ten. No. Jak ja mam podsekiwać Beci, nie? Jak ma takiego noża. Co nie? No, by mi się kłata. I uważam, że to będzie najlepsze jedzonko. Do tego własna kiszona kapusta. No nie no, czwarte podejście do miski. Żartujesz? No zobacz. Wieczór przyszedł i Majcia głodna. A zjadą przecież, przydaliśmy jej gotowane serduszka z kurczaka i żołądki, co nie? No i marchewkę. No i marchewkę, marchewkę też dostaje ci ziemi. A na rybkę czuję, bo widzę jak nosek chodzi. No zaraz pani zrobi to. No pani dostaniesz od pani. Ja jej nie będę ten. Nie będę no, jej dał. Patrz jak zagląda. Jedzenia, bo ona będzie dostanie rybkę. Dlatego Musicie opowiadać. Opowiedzieć, czy wam się film podobał ze zwierzakami. A co, już puściłeś? No. Nie, bo ja nie oglądałam. Jak ja nieraz nie mam czasu, dlatego mówię, że przepraszam nieraz, że nie odpowiem na komentarz, bo naprawdę nieraz nie mam czasu. Jeszcze trochę, jak już te wieczory zrobią się dłuższe, to człowiek będzie miał więcej czasu, żeby pozaglądać też na inne kanały, co nie? No. Bo mam trochę no i co, dawać masełko?
Idzie do piekarnika już. Koniec, to jest cała robota z rybką. Tak? Do piekarnika na ile stopni? Na 180, tak od 180 do 200 stopni. Ja daję z termoobiegiem. Aha. No to tam na 20-30 minut. Więcej nie, nie? Tylko, że ja wkładam teraz do 100 stopni, co nie? No tak po prostu zawsze robię. Nie wkładam od razu do nagrzanego tak fest, tylko sobie nagrzałam do 100. Ile minut? No tak 20-30 minut. Aha. I będzie gotowy, można będzie zajadać. Aha, bo on jest nagrzany do 100 i dopiero tak. Podniesiesz, tak? I podniosę, tak. A, twój patent. I rybka będzie wilgotna. Tak, rybka będzie wilgotna, nie będzie sucha i będzie zdrowa. Tak jest. O, czuję po plecach. Dobra. I tu, i tu, i tu. A, no to ci zapalę. No. O. No i rybka się piecze. Tak, i rybka się piecze, a ja będę robić teraz ogóreczki. Ogóreczki są w kropeczki. No, bo nie, ogórki trzeba zrobić, tylko muszę tu sprzątnąć. Nie. Czekaj, już mi się tutaj umyło. Także ogórkę nie będziemy wam pokazywać. Nie, ogórki tak. Są. A mówiłam, postaw tą miskę, pokaż te swoje góreczki, co kupiłaś. Bo ktoś może powiedzieć, że robiłam, oczywiście, że robiłam ogórki. Będziemy w piwnicy, to pokażę, ale to jeszcze, jak dostałam te ogórki, to mi szkoda tamtych brać, co nie? Tak jest. Bo tamte no muszę mam do maja wystarczyć. A, także cóż, kończymy nierówną walkę, będziemy ściągać rybkę i widzimy się na kolejnych filmach. Także do zobaczenia. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa. Pa, pa. Taki to ogóraczek.